Fish and chips, czyli ryba z frytkami. Wybrałem dorsza. Na początek tego dorsza musimy sobie zasolić. Jeżeli chcecie mieć prawdziwe fish and chips, to musicie użyć. Prawdziwego angielskiego eila. Eil musi być zimny. do tego wlewamy wódkę, proszek do pieczenia, mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, odrobinę oleju, mieszamy tylko tak, 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 do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tutaj nawet mogą być grudki, musimy go odsączyć z tej wody, dajemy go do zwykłej mąki pszennej. Temperatura oleju 180 stopni, Podorsza wkładam do naszego ciasta i dokładnie oblepiam, wyciągam rybę i czekam, aż całe praktycznie Ciasto spłynie delikatnie, i smażymy. I dodatkowo polewam moją rybę. Spójrzcie, jak ona się rozmnożyła. Zobaczmy, jak ona wygląda. Widzicie to? Mm, duży płat soczystej ryby.